przednaukowa i naukowa metoda produkcji informacji i ich wpływ na aktywność społeczną. Więc jak chcę, przypomnimy wzór Mazura na moc całkowitą systemu autonomicznego, a w moim ujęciu procesu autonomicznego, no to pamiętamy, że to jest iloczyn ilości materiału. Proszę, teraz napiszę to dla przypomnienia, bo ten wzór będzie tutaj dla nas dzisiaj dosyć użyteczny, więc to sobie przypomnę. P. Moc całkowita. C, ilość materiału razy A, jakość tego materiału razy I, moc jednostkowa. W związku z czym możemy sobie od razu powiedzieć, że po pierwsze można wpływać na moc całkowitą poprzez ilość i jakość materiału, a że tym materiałem systemu społecznego są ludzie. Nawet tu się używa pojęcia masa socjologiczna, czyli w skrócie socjomasa. No to wszelkie działania, które powodują zwiększenie lub zmniejszenie masy socjologicznej, czyli C, wpływają bezpośrednio na moc całkowitą. I rozwój, jak pamiętamy, ekstensywny polega na zwiększaniu C, czyli zwiększaniu liczby ludzi zatrudnionych w przetwarzaniu energomaterii i informacji, najogólniej to ujmując. Oczywiście na masę socjologiczną można wpływać w dwojaki sposób. Jeden, brutalny i barbarzyński, polega na tym, że się tnie, po prostu eliminuje się ludzi, którzy należą do różnych grup wieku. No na przykład Holokaust. To było mordowanie wszystkich, tak jak leciało. Od dzieci do starców. Przy tym wcześniej, oczywiście, zanim przystąpiono do tak zwanego Entlösung der Judenfrage, tak to hitlerowcy nazywali, a decyzja o tym zapadła dopiero w styczniu 1942 roku, to przedtem starano się zmniejszać populację Żydów poprzez zwiększanie śmiertelności, czyli stwarzanie w gettach takich warunków, żeby zwiększyć śmiertelność, czy to z powodu niedożywienia, czy z powodu złej, a właściwie eliminowania opieki zdrowotnej. No i oczywiście wszelkie zabiegi maltuzjańskie, to znaczy mordowanie żydowskich dzieci nienarodzonych i zachęcanie kobiet żydowskich, żeby powstrzymywały się od posiadania dzieci. To było jeszcze przed konferencją w Wannsee w styczniu 1942 roku. No i teraz, słuchajcie, na dłuższą metę oczywiście zmniejszanie liczby urodzeń powoduje analogiczne skutki. I to, można powiedzieć, na dłuższą metę może nawet jeszcze bardziej niebezpieczne. Dlatego, że populacja się starzeje i wymiera. Nie powoduje to alarmu związanego z tym, że o, mordują nas, no musimy się jakoś bronić. No nie, tutaj tylko mówią, że po co mam tyle dzieci, dzieci to tylko trud i tak dalej. I zresztą w definicji
ludobójstwa przyjętej przez ONZ, a można znaleźć to sobie choćby w Wikipedii, jako ludobójstwo również traktuje się wpływanie na rozrodczość danej populacji. Czyli neomaltuzjanizm jest również formą ludobójstwa. Tylko to jest takie miękkie ludobójstwo. Zakamuflowane. No, zakamuflowane, tak, tak. Trudne wręcz do udowodnienia. Tym niemniej podpada pod ten właśnie tę uchwałę o ludobójstwie ONZ-owską. Przy czym pamiętam, jak w okresie Gomułki po 1956 roku wprowadzono te elementy polityki neomaltuzjańskiej do Polski i niektórzy działaczy naszych związanych z Ligą Narodowo-Demokratyczną, którzy mieli możliwość publikowania artykułów, wskazywali na to, to cenzura wcinała to. Nie wolno było tego publikować po prostu. Pamiętam, oglądałem Szczotkę, bo to ludzie mówią tam, jakie to były ingerencje, cenzury. Ja mówię, no najgorsza to była cenzura autorska. Autocenzura. Tak, no dzisiaj tak, wyłącznie ta jest. Ewentualnie cenzura redakcyjna, w redakcji. Prawie wyłącznie była autocenzura, a reszta to była tylko taka kosmetyka. Tak, rzeczywiście, dokładnie, dokładnie tak. Ale jeżeli była cenzura już ta oficjalna, bo istniał urząd, Centralny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk, to ja zawsze mówię, pokażcie Szczotkę zatrzymaną. Tak, czyli odbitka, która szła do cenzury przed podpisaniem zezwolenia na druk. No i rzeczywiście tutaj to autorka, kobieta, zresztą uczennica pana Walentego Majdańskiego, napisała coś takiego. Jak ona się nazywała? Już nie pamiętam, wie pan, ja do nazwisk to w ogóle pamięci nie mam. Niektórzy się śmieją, że kiedyś zapomnę, jak ja się sam nazywam. No tak, ale do pewnych źródeł trzeba docierać, żeby on się potem powołać. No wie pan, ale ja nie wiem, czy ta osoba by sobie w dzisiejszych warunkach życzyła. Jeśli to wtedy pisała publicznie, no to... No ale nie poszło. Ale pisała to publicznie, to nie ona cenzurowała. Tylko ja widziałem... Tylko ktoś ocenzurował. Ja widziałem, że chciała, żeby było... Ale tu naprawdę nazwiska nie pamiętam już bez sterowanego zapominania. Zapominanie spontaniczne i sterowane w tym wypadku jest całkowicie spontaniczne. W każdym razie Szczotkę tego widziałem. Pan Walenty mi to pokazywał. A cenzura zatrzymała. Później już w okresie Gierka była inna sytuacja. Wtedy już można było, no sam publikowałem, są na to dowody, choćby w postaci mojej cybernetyki kultury, nad którą się pastwił pan profesor Jaroszyński, pokazując, że to były komunistyczne właśnie metody zniewalania narodu. No to w takim razie antykomunizm polegałby na liberalnym nawoływaniu do mordowania dzieci nienarodzonych. Czy zwolennikiem takiego liberalizmu jest pan profesor Jaroszyński? No niech się zdeklaruje. No, to konkretnie to w pana książce krytykował, czy całą książkę? Nie, proszę pana, na ten temat pan ma dwa źródłowe teksty. Jego występ na ten temat, który ma w YouTube nazwę Cybernetyka Społeczna i moja odpowiedź na to. Szkoda tego wątku rozwijać. Szkoda tego wątku rozwijać. W każdym razie on patroszył rozdział wojny informacyjnej z mojej cybernetyki społecznej. Jest na PMN-ie, także żeśmy tego robił. Ten wątek żeśmy przerabiali. I pominął akurat cała sprawę na neomaltuzjanizmu. Wyciął. On ocenzurował. No bo raczej jest nieprawdopodobne, żeby nie doczytał. Prawda? Tylko do tego momentu czytał ten rozdział, a dalej już przestał. No w każdym razie to jest bardzo istotna sprawa, że wpływanie na C i na A idzie w parze. Z wyjątkiem przypadków takich, gdzie się morduje wszystkie grupy wieku porówni. To jest barbarzyńska, prymitywna metoda. To wtedy oczywiście tnie się C, ale nie,
w tej grupie, która zostaje, współczynnik jakości pozostaje niezmieniony, czy może pozostać. A przepraszam, jeśli zapytam tylko tego, że ludobójstwo podpada, jest, znaczy maltuzjanizm. W Wikipedii jest. Ale to jest definicja Wikipedii, skąd wzięta? Tam jest po prostu przytoczona uchwała ONZ-u. I w uchwale ONZ-u jest konkretnie powiedziane, że... No tam maltuzjanizm... nie słowa maltuzjanizm, ale w jaki sposób? Nie. Tylko podają cechy. Wpływanie na celowe, wpływanie na rozrodczość danej grupy, no to maltuzjanizm jest jak najbardziej, nawet w jawnej formie. To... Nie pamięta pan, która to rezolucja? Słucham? Która to rezolucja? Z 1948 roku. Jasne. O ile mnie pamięć nie myli. Ale proszę sprawdzić. Dobra. Proszę sprawdzić. W każdym razie tak to mniej więcej wygląda. Nawiązywano do tych hitlerowskich spraw, które wtedy jeszcze były w pamięci, a dziś już ludzie zapominają, że neomaltozjanizm był narzędziem hitleryzmu. Jasne. Stosowanym w stosunku do tak dużych populacji, których się nie dało w całości wymordować, bo było zbyt liczne. Chodzi o Słowian przede wszystkim. Wtedy ludzie pamiętali te sprawy, procesy się odbywały. No jeszcze w 1958 roku w zeszytach oświęcimskich, jak wiecie, były materiały na ten temat, a teraz ludzie zapomnieli. I nawet w naszym dzienniku to już się maltuzjanizm z Ameryką kojarzy, a nie z hitlerowcami. Więc proszę was, tak ta sprawa wygląda. Więc to jest jedna sprawa. Natomiast druga metoda wpływania na P, to jest metoda wpływania na NI, czyli na moc jednostkową, czyli moc przetwarzaną przez daną jednostkę masy, w tym wypadku jednego członka danej populacji. I tutaj rozróżniamy dwa rodzaje, my o tym będziemy mówić później obszerniej, a ja tylko teraz wspomnę o tym, że rozróżniamy moc wewnętrzną, no to jest moc po prostu biologiczna, którą ludzie przetwarzają, poszczególny człowiek przetwarza i w psychocybernetyce to się nazywa żywotnością. I zwracam wam uwagę, że prawie wszyscy mazurowcy, a to prawie to mówię ze względu na siebie, bo też jestem mazurowcem, i na wszelki wypadek, bo może są gdzieś mazurowcy jacy poza mną, którzy nie mylą dynamizmu charakteru z żywotnością. Chociaż Mazur wyraźnie to napisał, bo we wzorze jest to wyraźnie, prawda, uwidocznione. Dynamizm bierze się z szybkości, stosunku szybkości zmian C i A, tych dwóch parametrów. Natomiast nie jest osobnym, niezależnym parametrem. Nazwał ją Mazur żywotnością w wypadku mocy biologicznej i mówił tak obrazowo, że to ludzie są robią z igły widły, mają duże zapasy mocy. Oczywiście mazurowcy klasyczni, nazwę ich, bo ja już jestem nieklasycznym mazurowcem, dynamizm charakteru mylą z żywotnością i na przykład nie rozumieją, że ktoś, kto jest żywotny, może być endodynamikiem. No na przykład Hitler. Już był w obszarze endodynamizmu, już w 20 latach, a do wojny, a nawet w pierwszym okresie wojny, wykazywał niesłychaną żywotność. Jeździł lato po kraju, przemawiał. To strasznie wyczerpujące sprawy. No to jak to możliwe, że endodynamik? A no tak możliwe, bo miał dużą żywotność. Stalin natomiast miał małą żywotność, dlatego oszczędzał siły, a też był endodynamikiem. Więc zwracam wam na to uwagę, na zapas, bo teraz nie omawiamy akurat psychocybernetyki, ale ten element jest ważny. I nie należy tych dwóch parametrów
niezależnych od siebie mylić. Natomiast w wypadku społeczeństwa jako wielkiego systemu czy procesu autonomicznego mamy taką sytuację, że ludzie przetwarzają nie tylko swoją moc biologiczną, ale także przy pomocy odpowiednich informacji i narzędzi, również energomaterialnych, przetwarzają, czy raczej sterują określonymi mocami w swoim otoczeniu. To jest moc zewnętrzna. Mazur zresztą nazywa to mocą socjologiczną. Jest ta moc, która jest w otoczeniu, a którą ludzie sterują. I to dopiero w tym ujęciu nadaje się do zastosowania w ekonomii, dlatego że no, cała wydajność pracy opiera się we współczesnych społeczeństwach, no co najmniej od początku epoki przemysłowej, czyli gdzieś od XVIII wieku, to większa część mocy i energii, którą ludzie sterują, to jest w ich otoczeniu. Co więcej, ta moc biologiczna, czyli moc wewnętrzna systemu, jest pomijalnie mała w porównaniu do mocy zewnętrznej. Mało tego, moc zewnętrzna może być kumulowana w postaci przede wszystkim inwestycji i zbrojeń takich czy innych. Jak również informacje służące do sterowania tą mocą zewnętrzną też są kumulowane w postaci wiedzy tej, powiedzmy, wchodzącej w skład kultury danej populacji, kultury narodu we współczesnej nam epoce. Więc proszę Was, to z tego sobie trzeba zdawać sprawę, no ale jest pytanie, o ile na C i A możemy wpływać, no na przykład przez zwiększanie lub zmniejszanie liczby urodzeń w populacji, stwarzanie odpowiednich warunków, albo ordynarnie, prymitywnie eliminując pewnych członków społeczeństwa, czy to fizycznie, czy stwarzając im takie warunki, żeby się wynosili za granicę po prostu. No, a na ni w jaki sposób my możemy wywierać wpływ na zwiększenie lub zmniejszenie ni, czyli mocy jednostkowej, tej zewnętrznej oczywiście, bo ta tutaj ma zasadnicze, kluczowe znaczenie, choćby ze względu na jej wielkość. No, w walce na przykład zbrojnej, w walce energetycznej. Dawniej właściwie główna część i to była moc biologiczna. Żołnierze rąbali toporami, czy mieczami, czy szablami, kuli, dzidami i ta moc zużywana to była moc mięśni ludzkich. Mniej więcej analogiczna w walczących armiach, tylko liczebność była istotna, no i ewentualnie sztuka wojenna. Przy czym, jak wykazał generał Mosser w swojej książce Sztuka wojenna w warunkach nowoczesnej wojny, jeżeli przewaga jednej strony dochodziła do dwukrotnej lub większej, no to w nowoczesnej historii znamy tylko jeden, jedyny przypadek, gdzie dwukrotna przewaga na szczeblu operacyjnym została pokonana. To jest bitwa pod Tannenbergiem w 14 roku. Ósma armia niemiecka pod dowództwem wtedy Hindenburga i Ludendorffa pokonała dwie armie rosyjskie, Samsonowa i Rennenkampfa. To jest jeden, jedyny przypadek. Ale już większy niż dwukrotnej przewagi nawet Napoleon nie był w stanie pokonać. No, choćby bitwa pod Waterloo. Tam jakieś rozważania, co by było, gdyby Napoleon nie miał grypy, są oczywiście rozważaniami abstrakcyjnymi. Po prostu
przeciwnicy Napoleona mieli przewagę znacznie przekraczającą barierę dwukrotnej przewagi. Co zresztą ma swoje też cybernetyczne uzasadnienie, o czym będziemy później mówić. Więc proszę Was, w momencie, kiedy dokonała się rewolucja przemysłowa i kiedy do walki zaczęto w masowej skali wykorzystywać moc zewnętrzną, no najpierw proch, ale proch to jeszcze było mało. Później przede wszystkim dynamit, później inne materiały wybuchowe i broń maszynowa, gdzie też oczywiście proch był wykorzystywany, ale szybkostrzelność znacznie wzrosła. No to w tym momencie już ta moc zewnętrzna zaczęła grać coraz większą rolę. Czyli współczynnik mi dla tych armii wzrósł w sposób istotny. No i w jaki sposób to się odbywa? Oczywiście to się odbywa poprzez informacje. Zdobywanie, odkrywanie i wykorzystywanie, wprowadzanie niejako do obiegu sterowniczego w układzie, informacji o określonej wartości sterowniczej. Tylko takie informacje mają znaczenie. Ale tu znowu należy zwrócić uwagę, że wartość sterowniczą mają nie tylko wynalazki techniczne, bo niektórzy sobie wyobrażają, że po prostu wynalazki techniczne, no to jest ta informacja, co ma znaczenie sterownicze. Oczywiście tak jest, ale nie tylko. Również znaczenie sterownicze mają na przykład wynalazki organizatoryczne, poprawiające stopień organizacji społeczeństwa. Łączność. Dalej, właśnie, wszystkie informacje związane z przekazem informacji, z rozpowszechnianiem informacji. Nawet znany badacz amerykański McLuhan dzieli historię społeczeństwa na epoki związane z wynalazkami nowych metod rozpowszechniania informacji. No, ja bym jeszcze tutaj dodał produkcji nowych, czyli wynajdywania nowych informacji, a więc robienia nowych wynalazków. To jest bardzo istotna sprawa i na tym teraz właśnie odcinku przegrali konkurencję z Zachodem Ruscy i cały tak zwany obóz socjalistyczny. Właśnie na tym odcinku przegrał przede wszystkim. I w tej chwili Rosja to przegrywa. Niezależnie od takich czy innych tam ciągów neoimperialnych, czy one tam będą, czy nie będą, to ma zupełnie drugorzędne znaczenie w sytuacji, gdzie w tym wyścigu informacyjnym Ruscy po prostu przegrywają. Co, ale słucham, pan nie, bo jeszcze chyba to trzeba było dodać zdolność do selekcjonowania informacji. No to przynajmniej. No to w ogóle, po pierwsze zdolność do odkrywania, czy nazwijmy nie to tylko łączność, ale również produkowania informacji, to jest pierwsze. Drugie, rozpoznawanie, przetwarzania, w tym selekcjonowanie, które informacje mają wartość sterowniczą, a które nie. Więc oprócz wynalazków technicznych, wartość sterowniczą ma wynalazki organizatoryczne i nie tylko. Również wynalazki dotyczące bodźców, które mogą ludzi stymulować do działania. Czy ja chcę kwalifikować taką sytuację, bo podobano kiedyś, nie wiem, myślę, że prawdziwie. Coś tam się dzieje? Nie, nic. Podawano taką informację, że jak tam na jakiś czas była awaria elektrowni i zgasło światło, powiedzmy w jakimś mieście tam na kilka godzin, to wzrosła rozrodczość dzieci, bo to miało wpływ. Jak to zakwalifikować? Jeśli nie, zapada, no to, czy to jest prawda? My się zajmujemy w skali makro, a nie mikro. No to tam. Ja rozumiem, ale załóżmy, no można by było to stymulować i zrobić dla całej Polski, prawda? Nie, no, społeczeństwa wysoko rozwinięte, społeczeństwa, w których środki antykoncepcyjne są dość powszechne, no to są śmiechu warte takie rozważania po prostu. To tam coś takiego mogło być
100 lat temu powiedzmy, czy 200 lat temu, ale nie teraz. No to są takie anegdotki, no, prawda? Takich anegdot to jest bardzo dużo. Znaczy, na przykład opowiem panu analogiczną anegdotę. Przychodzi do drogerii delikatnie i mówi, poproszę rezerwatywę. Proszę bardzo, bierze. Potem, nie, większą. Proszę, dostaje większą. Jeszcze większą. No, jaki największy macie numer? No, podaję mu największy. On przymierza, mówi, nie, za mały. No to sprzedawca mówi, proszę pana, to tak się nakłada na co innego, nie na głowę. A on mówi, no tak, a ja idę na bal maskowy i chciałem się przebrać za H. No to są no tego typu. Mogę panu więcej takiego powiedzieć. No dobrze, rozumiem, one mają mniej więcej podobną wartość poznawczą. Tak. Nie, no to jako dowcip jest to lepszy lub gorszy dowcip. Na dowcip należy to były oficjalne informacje, kiedy ktoś tam to zbadał. Jakie oficjalne? Jakie oficjalne? Czy ktoś badał trend? Czy ktoś, kto to badał, wiedział, co to jest fluktuacja statystyczna? Może pana, my będziemy mieli, a to w przyszłym roku akademickim, też tam no, jeden czy dwa wykłady poświęcone metodom statystycznym. To wtedy wrócimy do tego tematu, proszę zapamiętać. Pan, tu chodzi o trendy w skali makro, a nie o jakieś minimalne tam tąpnięcia. No właśnie dlatego mówiliśmy o skali taktycznej, operacyjnej i strategicznej, żeby rozróżnić te rzeczy. Ja w tej chwili prowadzę analizy w skali strategicznej. Jasne, rozumiem. Prawda? No też mógł powiedzieć ktoś, że nawaliła maszyna do produkcji prezerwatyw i skoczyły nagle urodzenia. No też. Tego rodzaju mądrości są. No dobrze, ale to teoretycznie to by wpłynęło na NI? Nie. Maszyna? Nie. No oczywiście, na że nie. To jest na C. Na C. Na C i na A pośrednio. Na NI. To są te wynalazki organizatoryczne i bodźce, które ludzi stymulują lub destymulują. No to jest bardzo istotna sprawa, jak się wynajdzie skuteczną metodę rozłożenia psychologicznego przeciwnika albo pozytywnego stymulowania własnej populacji. I tutaj sama negatywna propaganda, to znaczy wskazywanie, mniejsza z tym, czy trafnie, czy nie trafnie, wrogów, mobilizowanie do walki z wrogiem, nie wystarczy. Musi być jakiś cel pozytywny. No Stalin przecież oczywiście no, przesadnie dużo uwagi poświęcał zwalczaniu różnych rzeczywistych i wyimaginowanych wrogów, no ale poza tym stawiał cele pozytywne. Pięciolatki, budowa infrastruktury, budowa przemysłu ciężkiego, który dawał stanowiska pracy. No. Tamten ustrój, co by o nim nie mówić, skutecznie zapobiegał bezrobociu, które jest plagą społeczeństw tych demoliberalnych. To jest fakt. I już w tej chwili, właśnie mi się to przypomniało, bo wczoraj czytałem w prasie, że w społeczeństwach zachodnich kapitalizm, czyli gospodarka wolnorynkowa, staje się coraz mniej popularna, bo wychodzą jej złe strony. Przedtem ją przeciwstawiano temu imperium zła, które było na wschodzie, a tam była gospodarka planowa, tak zwana. No i ludzie wierzyli, no bo tamta planowa gospodarka, to łagry, to koszmar w ogóle, prawda, imperium diabelskie dosłownie. W tej chwili to imperium znikło i tak zwana gospodarka wolnorynkowa, czyli bezplanowa, pokazuje swoje złe strony. Jej popularność radykalnie spada. To jest ciekawe zjawisko. Sądzę, że to będzie trwały trend. No i co wtedy będzie, jak na Zachodzie zaczną budować socjalizm? To co my zrobimy? Ci nasi liberałowie, co wtedy poczną? No Balcerowicz się nie będzie musiał martwić, to wróci do swego poprzedniego wcielenia marksistowskiego i powie, że tak, ja zrozumiałem, że jednak tam to było
lepsze niż to teraz i koniec. No dobrze, ale ktoś, kto nie miał wcielenia marksistowskiego, a tylko liberalne, to co będzie robił? Jeszcze jak uwierzy, ale próby centralnego sterowania i pewnego planowego stymulowania działań w Unii Europejskiej jest wyraźnie widoczne. Centralne sterowanie. Plany są na ogół negatywne. To znaczy, właśnie. Zabraniają emisji dwutlenku węgla, zabraniają budowy tam w ekosystemach dróg i tak dalej. Tam ja nie widzę pozytywnych planów. Poza ewentualnie, no, dla nas trochę jest pozytywny plan, żeby wyrównać te infrastruktury. Tam coś na to dają pieniądze, zresztą te pieniądze nasza biurokracja w dużej mierze marnuje. To jest osobna sprawa i to już nie jest wina Unii. Nasza biurokracja brutalnie potrafi blokować wykonywanie dyrektyw unijnych. No, mamy przykład naszego seminarzysty z innej grupy, z Kielc, który ma samochód z kierownicą z prawej strony, brytyjski, dopuszczony przez Unię do kursowania na terenie całej Unii, zresztą to Wielka Brytania sobie to wywalczyła. I jemu biurokraci nasi nie chcą zarejestrować. Odwołuje się do Strasburga, biurokraci ze Strasburga go bronią, no, fundują mu podróż do tego Trybunału, żeby zeznał właśnie przeciwko naszym biurokratom. Powtarza się to, co było w czasach PRL-u. Wielokrotnie nasza biurokracja miejscowa robiła różne świństwa ludziom, tłumacząc to, że Moskwa tak każe. Mogę wam powiedzieć, że ja się tym tematem na tyle zainteresowałem, myśmy się tym w ogóle zainteresowali i okazało się, że wielokrotnie to wcale nie były żadne polecenia Moskwy, tylko inicjatywy miejscowej biurokracji. To się teraz dokładnie powtarza i nasz seminarzysta to testuje. No wtedy nie można się odwołać do Moskwy. Słuchajcie, w PRL miał dużo większy stopień niepodległości i suwerenności niż ma obecna trzecia RP. No tu mamy jak najbardziej formalne ograniczenia. Wtedy jak ktoś z biurokratów tutaj dawał w kość, nikt się nie mógł odwołać do Moskwy. Więc jakby poszedł do ambasady radzieckie ze skarbą, to by mu powiedzieli, znaczy to są wasze sprawy, my się w to nie mieszamy. Do partii można ich było odwoływać jak najdalej. Tak, do partii, tak. No dobrze, ale partia była od momentu likwidacji Kominformu, PZPR była całkowicie suwerenną partią. Nie podlegała żadnej zewnętrznej władzy. To bardzo ciekawa rzecz, o której się zapomina. W tej chwili nie ma takiej partii, bo one wszystkie uznają system europejski, w którym 85% naszych praw jest uzależnione od ustawodawstwa Unii. Każdy obywatel może się odwoływać do sądów unijnich. Znaczy, to dla pośrednictwa. W naszej partii też była jednak pewna autocenzura, mówiła się, no towarzysze radzieccy, prawda, dzwonili i no, nie są zadowoleni no tak, z tego. No tak, ale pan nie miał żadnych możliwości sprawdzić. A myśmy próbowali te rzeczy sprawdzać i były przypadki, gdzie to było gadanie na zapas. Tak jak teraz wobec ignorantów tłumaczą, że są dyrektywy unijne. A tu się okazuje, że właśnie odwrotne są dyrektywy unijne niż działania naszej biurokracji. I wtedy też tak było wiele razy. Zresztą Ruscy się o to wściekali, ale nic nie mogli powiedzieć, bo ktoś udawał nadgorliwego. Skakiwał przed orkiestrę radziecką. Poza tym oni naprawdę wewnętrzne sprawy partyjne się nie mieszali. Ostatnia próba mieszania się to był lot Chruszczowa w 1956 roku, w czasie 8 plenu. To była ostatnia próba, nieudana zresztą, całkowicie. No i oczywiście dzięki temu, że towarzysze chińscy poparli. A Kominformu już nie było. Kominform został rozwiązany no, kilka miesięcy wcześniej. Już by nie było. Także PZPR żadnej władzy nie podlegał. A drony można było głupim ludziom opowiadać, dowolne.
na temat wicie rozumicie, że tam towarzysze coś tam, oś tam. A jeszcze mam jedno pytanie. Plany gospodarcze przecież nie były tylko w systemie komunistycznym. Przecież przed wojną Kwiatkowski też w innym systemie sankcyjnym też tworzył plany gospodarcze. Ale proszę pana, ale to panu liberałowie odpowiedzą. To jest dowód, że rządy sanacyjne były rządami socjalistów. To oni to dają. To dowód właśnie, że socjalizm zaczęto wprowadzać już w Polsce po zamachu majowym. Bo Piłsudski ktoś był socjalistą i tak dalej. Jakiś niespełna rozumu, by tak to motywować. Nie socjalistów, tylko Żydów i Masonów. Nie, proszę pana, niech pan przeczyta przedwojenne publikacje, no choćby Jędrzeja Giertycha o wyjście z kryzysu, gdzie on pokazuje, jak następuje pod rządami sanacyjnymi socjalizacja naszej gospodarki. On tam bardzo to rzeczowo argumentuje, pokazuje, że ten sektor państwowy rosnął, plany oczywiście też robiono. I proszę pana, no na przykład prezydent Mościcki w 27 roku wydał dekret o ochronie lokatorów. Nie można było wyrzucić lokatora na bruk. Co teraz można? Niby się nawiązuje do tych tradycji, to jeszcze po Piłsudczykowskim, ale po zamachu majowym wprowadzono ochronę lokatorów. To oczywiście negatywnie pisał, o tym socjalizowaniu. Tak, negatywne. Ale mi się wydaje, że gdyby endecja rządziła całkowicie przed drugą wojną, to też by jakieś plany gospodarcze były, bo by korzystali pewnie nawet z usług tych samych fabryków. Prawdopodobnie tak, ale tutaj chodzi o to, że w obozie narodowym była frakcja liberałów narodowych. To był profesor Głodniński, Rybarski i było skrzydło takie socjalizujące, narodowców socjalizujących, jak Stanisław Grabski na przykład, który zresztą wcześniej był w PPS-ie, potem przeszedł do narodowców, a skończył karierę jako wiceprzewodniczący Krajowej Rady Narodowej, czyli zastępca Bieruta. Wielu narodowców ratował, bo wyjednywał u Bieruta ułaskawienia na przykład dla żołnierzy NSZ-u. Więc ma tu duże zasługi dla ratowania życia ludzkiego po prostu. No i proszę was, po prostu były dwa skrzydła, a trudno powiedzieć, które by akurat zwyciężyło. Zważył się na otoczenie, prawdopodobnie byłoby tak, jak pan mówi. Czyli to socjalizujące skrzydło by zwyciężyło, ale Jędrzej Giertych nie był zwolennikiem tego socjalizującego skrzydła. To też jest ciekawe, a on jednak był w tej grupie kierowniczej obozu narodowego, więc trudno jest coś przewidzieć. Natomiast mogę wam powiedzieć, że jak chodzi o reformę rolną, to w pierwszym Sejmie Niepodległej Związek Ludowo-Narodowy, tak się wtedy nazywało Stronnictwo Narodowe, najpierw to się nazywało Stronnictwo Demokratyczno-Narodowe, później Związek Ludowo-Narodowy, na koniec Stronnictwo. To Związek Ludowo-Narodowy głosował za reformą rolną. Między innymi książę Czetwertyński, który właśnie był narodowcem, głosował za tym i ziemianie go nazywali Czerwony Książę, taką ksywę dostał książę Czetwertyński. Proszę was, jak weźmiecie roczniki statystyczne przedwojenne i powojenne, i porównacie strukturę, powiedzmy, rolnictwa z punktu widzenia wielkości gospodarstw, to się przekonacie, że prawie dwa razy więcej rozparcelowała Polska niepodległa, tej wielkiej własności ziemskiej, niż PRL. Tak, proszę was. To pierwsze, ja też na to nie zwracałem uwagi, ale profesor Brzeziński to zauważył, ja sprawdziłem to oczywiście zaraz. Mam przedwojenne roczniki, mam oczywiście powojenne. Zgadza się, prawie dwa razy tyle rozparcelowano, oczywiście za odszkodowaniem. To nie był rabunek, to nie było wyrzucane. I niszczono kapitału narodowego przede wszystkim. Oczywiście, ale jeśli chodzi o areał, to dwa razy, prawie dwa razy tyle
rozparcelowano. W Polsce zachodniej i centralnej. I teraz słuchajcie, co 120 jest? 120 hektarów maksimum, a na Kresach 400 hektarów. Do 400. Ale proszę pana, w okresie II wojny światowej, jak pan weźmie plany polityki rolnej na okres powojenny, no, tych stronnic, które były podstawą rządu londyńskiego i tutaj delegatury rządu w kraju, to z wyjątkiem narodowców pozostałe, no pomijam stronnictwo pracy, bo ono było niewiele znaczące, tam liberałowie urzędowali, ale z tych trzech wielkich stronnic, znaczy narodowcy, ludowcy i socjaliści, to tylko narodowcy nie mieli w programie reformy rolnej, a socjaliści i ludowcy mieli. Ci ludowcy, co później PSL Mikołajczyka tworzyli. I to mieli w ostrzejszej wersji niż PRL wprowadził, co mało kto w ogóle wie. Otóż, żebyście wiedzieli, że PSL, czy to wtedy się nazywało Stronnictwo Ludowe, PSL to po wojnie, ale to było właśnie. To przewidywali parcelację powyżej 50 hektarów wszystkiego, a ewentualnie na terenach tam zachodnich powyżej 100. No i proszę was. No to tak jak później. Ale bez żadnego odszkodowania. Tak? Natomiast PKWN przewidywał pewne, no takie, nie wiem, półsymboliczne odszkodowania. Mało kto o tym wie. Otóż po pierwsze, ziemianin, któremu zabrano wszystko, miał prawo, jeżeli nie pracował, no mógł być szykanowany i nikt mu nie chciał dać posady. To miał prawo do takiej renty ziemiańskiej w wysokości, no tam powiedzmy, urzędnika, czyli nie musiał pracować i dostawał, no tak jak taki mało zarabiający urzędnik, to jest pierwsze, czego ludowcy londyńscy nie przewidywali. I druga sprawa, jeżeli chciał na roli pracować, to mógł dostać, no jak tak samo rolnej, tylko gdzie indziej. Mógł dostać 5 czy 6 hektarów, ja już nie jestem pewien, no wczoraj żeśmy się z żoną na ten temat zbierali, ona twierdzi, że 5 hektarów. Ciekawe, czy mi się wydawało, że 6, ale to już są detale. Ale ciekawe, czy otóż to była żona pamięta, jak jej ojcu, którego majątek został właśnie objęty reformą rolną, zaproponowano 5 hektarów, ale na ziemiach odzyskanych oczywiście. Gdzie na tym terenie? Ci ziemianie nie chcieli brać tych 5 hektarów, bo się schłopili, raczej szli do miasta. No, ale to już była ich decyzja. To już była ich decyzja. W każdym razie mógł dostać 5 hektarów, tak jak chłop. Można powiedzieć, że ci londyńscy ludowcy byli ostrzejsi od komunistów w tej dziedzinie. Bardzo ciekawa historia. Znaczy, no to, co postulowali, to jeszcze nie znaczy, że realizowano. Ci zrealizowali. Nie, realizowano. No, mówię panu, że. Nie, no nikomu nie zabierano ziemi bez odszkodowania. Ale panowie, do tematu wrócimy na chwilę. Stronnictwo ludowe, to londyńskie, przewidywało zabieranie bez odszkodowania. Ale przewidywało. Nie dziwię, że wy jesteście z tyłu. Jeszcze do realizacji to trzeba było mieć zgodę innych stron. Nie władzę, ale nastroje w społeczeństwie polskie w tym okresie były tak lewicowe, generalnie, że myślę, że raczej by poszli dalej na lewo niż mniej. Proszę pana, dam panu przykład. Pułkownik, z podaniem źródła, pułkownik Pluta Czachowski, w 1939 roku szef sztabu 18 Dywizji mego ojca, który był w komendzie głównej AK szefem oddziału łączności dowodzenia w Grocie Rowackim. Mówi, że oni oczywiście tam mieli pełne zatrudnienie, pełnili służbę. No i oczywiście, jak akurat mieli trochę wolnego czasu ze względu na wojskowe tam plany działania, to generał Rowecki
zadał im opracowanie koncepcji no właśnie reformy rolnej na okres powojenny. A wojsko to nie jest element, wie pan, do propagandy, tylko to już były robocze koncepcje. Tak zwany system gniazdowo-rodowy. Znaczy 50 hektarów zostaje, a reszta ma być rozparcelowana. I oczywiście zarówno lodowcy lądyjscy, jak i komenda główna AK nie przewidywała wyrzucania ziemian z ich domów. Te 50 hektarów tam miało im zostać i kto tam był w stanie utrzymać dwór czy pałac z tych 50 hektarów, to sobie było. No jeszcze trzy konie, jak był oficerem wojska. Nie, to już nie limitowano. No, przeważnie tyle koni miałem dla tych 50 hektarów potrzebne. Proszę pana, to już tego nikt nie limitował. Tylko problem był z utrzymaniem tych koni. No dobrze, więc teraz słuchajcie, wracamy do sprawy produkcji informacji, bo to wszystko, co sobie mówili, to też jest sprawa związana z informacją. Te informacje w owym czasie miały znaczenie pobudzające ludzi. Na wsi były nastroje, przeważały nastroje lewicowe. Pamiętam, jak mój kolega szkolny, Michał Bylina, który jego rodzice mieli majątek w generalnej guberni, więc do reformy rolnej tam urzędowali, to mówił, że tak już od 1943 roku to już chłopi tam na wsi patrzyli na te buty z cholerami, wejczesy i mówili, te kuniki, te buciki, to się musi skończyć. Takie były nastroje realne wtedy na wsi, tylko zamożni gospodarze. No i powiedzmy ci gospodarze, którzy byli w kręgu oddziaływania informacyjnego narodowców, to ci mieli inne stanowiska, ale oni byli w mniejszości. Nie ma co się łudzić. Teraz się opowiada różne androny, a już historycy obecnego reżimu to plotą androny zupełnie oderwane od rzeczywistości. Tym niemniej, jak żeśmy mówili, podstawą systemu własności jest dekret PKWN-u na wsi nadal i dekret Bieruta w Warszawie. A na przykład bogaci chłopi ze wsi Kolonia Sitaniec na północnym Zamościu, gdzie gospodarze mieli właśnie bardzo dużo hektarów, około 40-30, to zrobili coś takiego, że poprzepisywali po 5 hektarów działki na jednego kuzyna, drugiego, trzeciego i tak dalej i w ten sposób nikt się ich nie przyczepił. Proszę pana, więc co bardziej przewidujący ziemianie też robili coś takiego. Ale to byli akurat bogaci. No to oni, można powiedzieć, mieli zdolność prognostyczną taką jak ziemianie. Zresztą kulturę podobną. I proszę pana, więc ziemianie też co bardziej zapobiegliwi, czuli, co się świeci i rozpisywali na członków rodziny. Jak to były kawałki po mniej niż 50 hektarów, to wszystko ocalało. Łącznie z dworem i... Oczywiście, tak. Nie, no tak. Ja miałem przyjemność gościć w takim dworze, takiej, no tam niecałe 50 hektarów pod Krakowem. Jak najbardziej ocalało. Czego nie zabierano. Nawet do kołchozów ich nie ciągnęli. Nie woleli z tym nie mieć do czynienia w kołchozie. Znaczy do spółdzielni produkcyjnej. No dobrze, teraz słuchajcie. Jak chciał taki dobrowolnie przystąpić, to... Nie znam takiego przypadku, nie będę spekulował. Więc teraz sobie trochę popiszemy, bo żeśmy już dużo mówili, teraz piszemy. Tytuł jest generalnie przednaukowa i naukowa metoda produkcji informacji i wpływ na aktywność społeczną. I tu piszemy. W wypadku zdobywania informacji, z
zawarty w zbiorze oryginałów, to wiemy co to znaczy, już nie muszę tłumaczyć. Zawarty w zbiorze oryginałów poprzez doświadczenie na to, aby uzyskać określoną informację, otworzyć nawias. Czyli, aby powstało określone skojarzenie, zamknąć nawias. Musi w otoczeniu energomaterialnym zaistnieć określona sytuacja. Kropka. Natomiast w wypadku zdobywania informacji w oparciu o zbiór obrazów, aby określona sytuacja faktycznie zaistniała w rzeczywistym świecie, potrzeba z reguły o wiele więcej czasu, potrzeba na ogół o wiele więcej czasu, niż konieczne to jest, dla dokonania odpowiednich operacji na zbiorze obrazów. Kropka. Ponadto nowe zdanie, ale nie, no, nie nowy akapit. Ponadto niejednokrotnie pewne sytuacje mogą być nieosiągalne. Dla naszego doświadczenia.
przecinek, natomiast można je badać pośrednio. Natomiast można je badać pośrednio. Poprzez operacje na zbiorach ich obrazów. No, tutaj dam przykład z ostatniej chwili dosłownie. Przedwczoraj chyba kolega, który tu mnie był, kolega Paweł, na takim kanale telewizji History opowiadano historię przekształceń obrazu świata w świadomości społecznej, tak bym to nazwał. Więc tam najpierw system Ptolomeusza, Kopernika i tak dalej. Ale co warte podkreślenia w kontekście tego, cośmy przed chwilą napisali, to, że koncepcja, nazwijmy to hipoteza wielkiego wybuchu, to znaczy hipoteza, że świat nie istniał wiecznie, tak jak to jeden z dogmatów marksistowskich mówi, że materia i ruch są wieczne. Tylko, że rozpoczął się w określonym momencie od tak zwanego wielkiego wybuchu. I tą hipotezę postawił naukowiec Lemaître, który był zarazem księdzem katolickim. I to takim księdzem, to były lata 20, więc księża wtedy nie unikali swoich, nazwijmy to, służbowych mundurów, czyli sutan, koloratek. Nie, nie to co teraz, niestety. No, którzy też. No zależy którzy, ale teraz dominuje to, tak jak w wojsku, przed wojną żołnierze, no, zwłaszcza oficerowie, chodzili w mundurach po ulicy. Mało tego, przepisy wymagały, żeby chodzili w mundurach i z bronią. No to teraz to już w ogóle jest nie do pomyślenia. Żołnierz musiał chodzić w mundurze, żołnierz, oficer i z bronią. Żołnierze, powiedzmy, służby zasadniczej, piechota i piechotopodobne formacje z bagnetami, a kawalerzyści z szablami. Natomiast oficerowie i podoficerowie zawodowi z pistoletami. No i znam przypadek konkretny. Mój starszy brat, który był zawodowym wojskowym, był pod honorzem łączności w Zegrzu i wypuścił ich komendant na urlop bez broni. To brat mówi, że od razu go patrol żandarmerii zatrzymał. Co to jest, panie podchorąży, że pan jest bez broni? To tak jakby szedł bez spodni, czy bez czapki, czy bez pasa głównego. Mówi, no tak nas wypuścił komendant, proszę sprawdzić. To wzięli, sprawdzili i dopiero mu dali spokój. Bo powinien był chodzić z bronią. Mało tego, był obowiązany użyć broni do obrony prawa i honoru. Jeżeli nie użył broni lub nie miał, to sądził go na przykład oficerski sąd honorowy. Więc taki był etos. Tak samo etos księdza. Ksiądz chodził w sutannie, a co najmniej w koloratce. I to jeszcze do koloratki miał tutaj, ja pamiętam, nasz katecheta. Miał ciemny garnitur, ale tu koloratka i tutaj taki był czarny aksamit, no, zamiast krawata. No i ten ksiądz Lemaître oczywiście był księdzem według standardów ówczesnych. No i wysunął hipotezę wielkiego wybuchu. Pius XII powiedział z katedra, że to jest dowód na to, że dogmaty naszej religii mają pełne potwierdzenie
w wynikach badań nauk, w tym wypadku nauk ścisłych. A wiecie, jaki był na to, jaka była odpowiedź strony liberalno-wolnomularskiej? Natychmiast wymyślili jakieś takie pojęcie wszechświata, tak skomplikowane, że już nawet nie będę tego tłumaczył, jest jakieś zupełnie, można powiedzieć, dziwaczne. Pulsujące. Mało tego, tak, pulsujący, mało tego, przy pomocy nachalnej propagandy doprowadzili do upowszechnienia tego i dopiero w latach 60. dzięki odpowiednim przyrządom pomiarowym udało się złapać echo początku wszechświata, nazwijmy to tak popularnie. Reliktowe, tak, promieniowanie. I to, no, to było w ostatnim roku życia księdza Lemaitre'a, jeszcze za tego życia ziemskiego dowiedział się, że zostało to potwierdzone i w tej chwili już nikt nie kwestionuje, ale patrzcie, że ci sami liberałowie, co naszemu Kościołowi zarzucają różne tam działania w dawnych wiekach hamujące rozwój nauki, to sami w nachalny, bezczelny sposób teraz robią takie rzeczy. To stara zasada polskiej kryminalistyki. Kto najwięcej wrzeszczy i biegnie z donosami na drugiego, to prawdopodobnie sam popełni przestępstwo. Gwoli ścisłości to nie Lemaitre powiedział, że wszechświat się rozszerza, tylko Hubble. Dokładnie Hubble na podstawie obserwacji galaktyk. Ale zaczęto. Ale wrzask propagandowy, świadomości, jak to tam było naprawdę, to my nie wiemy, bo nie mamy dostępu do materiałów źródłowych. Ale możemy mówić o obrazie świadomości społecznej. Świadomości społecznej propaganda liberalno-masońska powoływała się na to, że o, ksiądz katolicki, znowu Kościół miesza się do nauki, a tu jeszcze papież Pius XII do tego dołączył i po prostu ten konkurencyjny, dziwaczny jakiś model, który no, upadł w świetle doświadczeń bardziej precyzyjnych, był właśnie tworzony po to, żeby się przeciwstawić mieszaniu się Kościoła do nauki, więc w świadomości społecznej właśnie eksponowano Lemaitre'a, a tamten nie był księdzem, więc nie pasowało. Patrzcie, jaki selektywny obraz robiono. Prawda była taka, że jeden i drugi oczywiście, ten, niezależnie od siebie tę hipotezę wyciągnęli. Lemaitre taki matematyk był trochę. Ale oczywiście kosmolog, tego, który nie był księdzem, nie eksponowano, tylko księdza, o, jako dowód, że Kościół się znowu mieszał. Ale zaraz, gdyby Kościół się w średniowieczu porządnie nie zamieszał, to nie wmieszał w naukę, to by w ogóle uniwersytetów. To by w ogóle, oczywiście, uniwersytetów nie było. I wtedy ci różni, szkół, różni nie, no to, w ogóle nie, no to jest rzecz znana. Tylko chodzi mi o to, że te brutalne ingerencje liberalno-masońskie w naukę, ingerencje polegające na cenzurowaniu, eliminowaniu pewnych informacji, bo są sprzeczne z dogmatami liberalno-masońskimi, teraz mają miejsce, nie w średniowieczu. Tak, dzisiaj znowu, że mówią, że tak, owszem, wybuch wielki był, ale znowu się świat zwinie do tego i potem odnowa będzie. Że Boga nie ma. Tak, tylko na to żadnych dowodów nie ma. Nie ma żadnych dowodów, to są czyste spekulacje. To są science fiction. Na razie są tylko obserwacje rozszerzające się czasoprzestrzeni. To no i wszystkie, nie wszechświat się rozszerza, tylko czasoprzestrzeń się rozszerza. Wszystkich znanych nam obiektów ciał niebieskich ma przesunięcie ku podczerwieni, czyli oddala się od nas. Zaraz, ale Hawking to jest człowiek, który jest sparaliżowany, funkcjonuje na wózku inwalidzkim, mówi przez syntezator mowy i takie rzeczy wymyśla. Jeszcze no, jest zalekowany. No to jest sens. On jest teoretykiem, no, kosmologii. Papier jest cierpliwy, można wszystko podawać. Teraz proszę. Na stacjach metra nachalnie, że Hawking udowodnił, że Boga nie ma. Wczoraj widziałem. Nie, to jest idealizm. Nie, no to nie, że tego, bo że nie potrzeba żadnego Boga do powstania świata, bo świat powstał z zera, z niczego, że energia dodatnia była taka sama jak ujemna, to było zero, nastąpiła fluktuacja grawitacyjna na mocy praw
fizyki kwantowej, czyli nie, po, nie da się powiedzieć kiedy, jak i dlaczego, no bo tam się już nic nie da powiedzieć. Tak niejasne, no i to tu było, powiedzmy, minus 1, tu było plus 1, czyli razem dawało to 0, czyli jest nic i z tego nic powstało coś, ale to takie nic nie było nic, tylko takie... No to nic to nie było jednak nic, tylko to było coś, tylko nie takie, to można opisywać zresztą przy funkcji Dirac'a, to się bardzo dobrze. Ja bym zauważył, że Hawking dwa razy był zaproszony do Castel Gandolfo przez Jana Pawła II na zebranie tych naukowców, czyli to, że jest świętuchem, bo tam baby jakieś pornusy prenumerował i ateistą wręcz wojującym, czy takim wymądrzającym się, to jednak nie przeszkodziło nie docenić pewnego i fachowości pomimo strony matematycznej, kosmologicznej, był zaproszony. Tego nie kwestionuję. Watykan... Ale słuchajcie, jeżeli chodzi właśnie o sprawę Kopernika, to w tej audycji, o której wam mówiłem, był jeden knot dotyczący wcześniejszego okresu, że system kopernikański, jak tam stwierdzono, był właśnie zwalczany przez Kościół, bo wyraził się autor, przeczył dogmatom religii katolickiej. No to jest oczywiście pełna dezinformacja, dlatego że system kopernikański nie przeczył żadnemu dogmatowi religijnemu. Mało tego, Kopernik zadedykował swoje dzieło papieżowi. Nigdy nie był ekskomunikowany, jakby tam były jakieś herezje. Zaprzeczenie dogmatu to jest herezja. To by musiał być ekskomunikowany, nigdy nie był ekskomunikowany kanonikiem. Natomiast, co jest tu bardzo istotne, to oczywiście system kopernikański zaprzeczał, podważał dorobek kolegów, naukowców. I ci naukowcy pisali wredne donosy do inkwizycji, starając się kogoś, kto ich przerósł, zrobić z niego heretyka. Dokładnie to z tym samym miałem do czynienia w okresie PRL-u, jak uprawiałem cybernetykę. Bez przerwy pisano na mnie donosy, że to jest zaprzeczenie marksizmu i powoływano się na ten krótki słownik filozoficzny Rosenthala i Judina. A teraz na mnie piszą donosy, że to jest postkomunistyczna pseudonauka. No widzę te ja występy, się... no właśnie. A jeszcze w Kopernikie była taka sprawa. Ale to koledzy naukowcy donosy no tak. piszą i się wrobić. Co w wypadku Kopernika w sensie inkwizycyjnym się nie udało, bo nawet żadnego procesu wyjaśniającego inkwizycyjnego nie wdrażano. Tylko tyle, że nie upowszechniano szeroko dzieła Kopernika, ale to już dlatego, żeby nie antagonizować całego środowiska naukowego, tych obskurantów naukowych. Ale była też taka jedna też rzecz, że Kościół zakładał, że jeżeli jest nieudowodniona doświadczalnie jakaś teoria naukowa, to trzeba w pracy naukowej zaznaczyć, że jest to hipoteza. I wydawca pracy Kopernika, niemiecki astronom o pseudonimie Rettig, nazwiska zapomniałem, celowo napisał, że to nie jest hipoteza, tylko jest pewnik, żeby właśnie wkopać Kopernika. Tak, no prawdopodobnie ci... Jeszcze w kratrze prawdopodobnie ta naukowa kołtuneria go do tego namówiła. Tak. A to jest moja hipoteza. A on to wydał, tego nie traktował jako informację. Wydał śmierci Kopernika, więc Kopernik już nie mógł się bronić. Zresztą słuchajcie, w czasach Kopernika jedynym argumentem przemawiającym za jego hipotezą, a przeciw hipotezie Ptolomeusza było to i tylko to, że jeżeli przyjmiemy jako środek układu Słońce, to trajektorie ruchu planet się niesłychanie upraszczają. Tylko to. I dlatego pamiętajcie, w porządnej nauce dążymy do upraszczania, a nie do komplikowania. Ktoś komplikuje, to jest przyczynkarzem, a nie odkrywcą. Takim dłubaczem, co tam jeszcze no, wynalazł elektroniczną sprzączkę do szelek, ale szelki to już to inny wynalazł. Natomiast Hawkingowi, no to... Natomiast decydujący dowód został
dopiero odkryty dzięki Newtonowi, że środek masy Układu Słonecznego jest na Słońcu, a nie na Ziemi. To dopiero był dowód. Wzór Newtona na oddziaływanie grawitacyjne był działał. No, trzy zasady. Ale wcześniej jeszcze prawa Keplera, potwierdzały. One są równoważne z wzorem Newtona. Ale no, równoległe. Ale to jest tylko opis zewnętrzny. Natomiast w czasach Kopernika nie było jeszcze ani odkryć Keplera, ani tym bardziej Newtona. Więc tylko uproszczenie. Tak samo proszę Was argumentem za psychocybernetyką przeciwko tradycyjnej psychologii jest to, że w wypadku psychocybernetyki obraz psychiki człowieka się niesłychanie upraszcza. A obraz tradycyjnej psychologii jest tak skomplikowany, że tam właściwie więcej jest intuicji niż teorii. Jeszcze jest taki dowcip o Hawkingu, że ten jego syntezator mowy, on jest Anglikiem, a syntezator mowy jest amerykańskiej produkcji. Czyli on jest zmuszony mówić akcentem amerykańskim. Proszę pana, ja nie wiem, czy on w ogóle coś sam odkrył poza science fiction. A nie wiem. Nie jestem Hawkingologiem. Więc zostawmy, odróżnijmy twórców, którzy odkryli jakieś realne informacje od twórców science fiction. To rozróżnijmy to. I nie mieszajmy tego w jednym tekście. Dalej. Dyktuję. Wskutek tego, cośmy tam przed chwilą napisali. To było pierwsze? Nie, to jeszcze w tym samym. Wskutek tego, przy zdobywaniu, w nawiasie produkowaniu, będziemy też takiego słowa używali, się produkowaniu informacji na podstawie zbioru obrazów Względna częstotliwość bodźców. Wywołujących skojarzenia obrazów. Którą oznaczymy sigma z indeksem i. Skojarzenia. Bodźców wywołujących skojarzenia obrazów, czyli sigma i, będzie z reguły dużo większa niż względna częstotliwość bodźców wywołujących skojarzenia przy produkowaniu informacji na podstawie zbioru oryginałów, czyli poprzez doświadczenie, które oznaczymy sobie sigma z indeksem R. Zbioru czy zbioru? Może być i zbioru. W
na podstawie zbioru oryginałów, czyli poprzez doświadczenie Sigmae. Tu też częstotliwość w świecie energomaterialnym, tutaj w świecie abstrakcyjno-informacyjnym. W związku z tym. Cały czas. Tak, cały czas jeden akapit. W związku z tym. Szybkość produkcji informacji w oparciu o zbiór obrazów. Szybkość produkcji informacji w oparciu o zbiór obrazów, którą oznaczymy sobie VNI. Będzie z reguły dużo większa. Będzie z reguły dużo większa. Będzie z reguły dużo większa niż szybkość produkcji informacji w oparciu o zbiór oryginałów, którą oznaczymy sobie duże V, N, E małe. V, N, E. No i możemy tu sobie napisać coś takiego. Sigma I jest dużo większe niż Sigma. Sigma E. No i z tego wynika, że V dużo mniejsze niż V, N i my jeszcze sobie napiszemy jedną uwagę z nowej linijki. Z punktu widzenia szybkości produkcji informacji istotne znaczenie z punktu widzenia produktu, tak? Z punktu widzenia szybkości produkcji informacji istotne znaczenie może mieć też problem motywacji. To dziś nie będziemy tego rozwijać. To powiem króciutko. Czyli poznawcze, tak? Poznawcze, etyczne. Generalnie, jeżeli dominują motywacje informacyjne, to będzie. No może napiszmy to. Znaczenie. Większa. Szybciej produkują informacje ludzie o dominujących motywacjach informacyjnych niż energetycznych. No, to tak, krótko można sobie to zapisać. Szybciej produkują informacje ludzie o dominujących motywacjach informacyjnych niż
ludzie o dominujących motywacjach energetycznych. Mniejsi ludzie o dominujących motywacjach energetycznych. Dlatego jak jakiś naukowiec mówi, a my mamy takie małe osiągnięcia, bo za mało pieniędzy się daje na naukę. To znaczy, że u niego dominują motywacje ekonomiczne, a nie poznawcze. No i w tej audycji, o której mówiłem, a którą żeśmy wspólnie z kolegą oglądali, to wspomniano o tym, że Einstein swoje główne odkrycia robił wtedy, kiedy nie był zawodowym, etatowym naukowcem, tylko był w urzędzie patentowym pracował. A jak już później miał pieniędzy, ile chciał, w Ameryce był światowej sławy naukowcem, to już tylko pisał przyczynki do swoich wielkich odkryć. Już nic nie odkrył. Tak, to ja też tak mówię teraz, że księża lepiej pracowali i bardziej prawidłowo, że tak powiem, jak mniej zarabiali, razy więcej zarabiają, to już słabiej działają. To znaczy, ja bym powiedział trochę inaczej, tą samą prawidłowość bym trochę inaczej zinterpretował. Otóż po prostu selekcja była inna. Wtedy jak księża mieli mniejsze zarobki i jeszcze mogli podlegać pewnym, w pewnym okresie prześladowaniom, później już nie prześladowaniom, ale szykanom. Mówimy o skali masowej oczywiście, nie o sporadycznych wypadkach. No to wtedy była bardzo pozytywna selekcja. Ktoś, kto chciał mieć zawód, na którym ma święty spokój i pieniądze, nie szedł do seminarium, nie miał tam czego szukać. A władza ludowa... Chyba, że był agentem i wstawiony tam. A to z kolei musiałby być ideowym agentem, który tak wierzył w socjalizm, że a to takich wielu nie było. Niewielu takich. To żadna atrakcja tam podlegać rygorom w owym czasie, nie mówiąc już o tym, że można oberwać od własnej artylerii czasami. Na froncie to nie jest takie proste. To jest tak. O tym, że on był agentem, to wiedział jego oficer prowadzący, jego bezpośredni przełożony. A na jakiś tam byle milicjant w terenie to go traktował jako wrogi element i mógł oberwać. Więc to, wie pan, nie jest taka prosta sprawa z punktu widzenia motywacji. Natomiast jak jeszcze władza ludowa zaczęła organizować te kompanie kleryków, znaczy najpierw brali kleryków i puszczali ich do zwykłych jednostek. A się okazało, że ci klerycy nawracali całe kompanie. No to już powiedzieli, nie, to nie warto, skoro kazały prawkę i robili kompanie kleryckie. W Bartoszycach właśnie. No właśnie w Bartoszycach na przykład, ale nie tylko, to w różnych miejscach takie były. No ale to okazało się, że to była bardzo dobra selekcja, bo po prostu słaby element odpadał i dla kościoła zostawał ten najlepszy element, ideowy. No, a w tej chwili no, kościół ma bardzo dobrą pozycję, nie podlega już ani prześladowaniom, ani nawet szykanom. No czasem jakieś kundelki tam po łydkach próbują w różnych pisemkach. No ale to jest zupełnie nieporównywalne z tym, co było kiedyś. I teraz się zaczęła selekcja negatywna. To znaczy... duchowieństwo, nie kościół. Spada jakość. No przede wszystkim ludzie o silnych motywacjach witalnych i ekonomicznych walą drzwiami i oknami. A jeszcze mało tego. Dawniej psychologię na uczelniach państwowych prowadzono według marksizmu, leninizmu i to było, no, delikatnie mówiąc, miało bardzo słabą zdolność diagnostyczną, te algorytmy były przestarzałe w tym czasie,
Porządna psychologia była uprawiana na kulu w Akademii Teologii Katolickiej. Przychodnie chciały porządnego psychologa, to się ubiegały o kogoś po kulu albo po ATK. No i oczywiście w seminariach też. Bardzo dobre według Hymansa Lejsenna, podręcznik, gdzieś to w domu nawet mam. Testy, pierwszorzędne testy według Hymansa Lejsenna, nie tam jakieś pierdoły IQ, za przeproszeniem, tylko tam była primalność, sekundarność, no już mniejsza z tym. Trzy parametry badano, trochę analogicznie jak w teorii Mazura, chociaż to jeszcze była przedmazurowska, przedcybernetyczna, ale silnie diagnostyczna, tradycyjna teoria. A co się stało po 1989 roku? Ano, wpuszczono psychologów i psycholożki do seminariów z uczelni państwowych. I oni tam przynieśli ten balast tej słabodiagnostycznej psychologii. Teraz ja się dowiaduję, no poznałem człowieka, to Rychłocica go poznałem. Zresztą uczęszczał na jedno z naszych seminariów. Człowieka, którego psycholożka, pani psycholog, na podstawie tradycyjnych testów psychologicznych odrzuciła jako kandydata do seminarium. No to ja mówię, zapraszamy do braci informatów. No to jest piąty chyba zakon, bo taki nieformalny zupełnie, taki płynny. Więc proszę was, to zaraza, w Grenadzie zaraza. Porządna szkoła psychologiczna, którą Kościół miał, się rozpływa w tej byle jakości. Oczywiście można by tu przejść od razu na wyższy etap do psychocybernetyki, no ale to od razu wszyscy tradycyjni psychologowie będą przeciwko wam z miejsca. Tak jak kiedyś ci profesorowie byli przeciwko Kopernikowi, będą pisać donosy, tak jak tam jeden już nawet publiczny donosi, więc można sobie to obejrzeć wraz z moją odpowiedzią. Więc tak to wygląda. Dalej. Z nowej linijki. Możemy przeprowadzić następujący podział społecznych metod zdobywania, w nawiasie produkcji, informacji. Pierwsze, z nowej linijki. Pierwsze i termin trzeba podkreślić. Naukowa, nie, najpierw napiszmy pierwsze, przednaukowa metoda produkcji informacji, bo chronologicznie ta przednaukowa była wcześniej. Przednaukowa metoda produkcji informacji, podkreślić to całe. Przednaukowa metoda produkcji informacji. Występuje wówczas, gdy nie są spełnione warunki niezbędne, konieczne, warunki konieczne do naukowej metody produkcji informacji. I drugie, naukowa metoda z nowej linijki, oczywiście naukowa metoda produkcji informacji, też podkreślić to.
charakteryzuje się tym, że dwukropek. A. Zdobywanie informacji odbywa się nie tylko na podstawie zbioru oryginałów realnego świata, ale również na podstawie jego obrazów. Przy czym język odgrywa rolę środka produkcji informacji. Odgrywa rolę środka produkcji informacji. To jest bardzo ważne stwierdzenie. Można coś na ten temat? Proszę. Jestem się, coś więcej na ten temat może powiedzieć? Tak, oczywiście. Czyli język odgrywa rolę środka produkcji informacji. Słuchajcie, to można tak obrazowo przedstawić, że informacje to są ryby, które pływają w rzece, w stawie, w morzu, jak kto woli. A naukowiec, czy ten badacz w ogóle, to jest rybak, który ma łowić te ryby. On ich nie stwarza. No chyba, że science fiction, to o tym mówimy tu. Bo to są oryginały, to są obrazy bez oryginałów. Czyli to jest informacja po prostu, symulacyjna. Natomiast naukowiec, czy inny badacz, łowi te informacje, czyli a język to jest ta sieć, przy pomocy której on łowi. I w zależności od tego, jak gęsta będzie ta sieć, a gęstość tej sieci języka to jest po prostu moc diagnostyczna, warunkuje to, jakiego typu informacje on złoży. No to mam przykład. Czy to można powiedzieć, że ten język to jest metodologia zdobywania tych informacji? Nie, to jest podstawa. To jest w ogóle podstawa wszelkiej metodologii porozumiewania się ludzi, nie tylko naukowej. Dam wam przykład z teologii. No, jeżeli chcemy mieć informacje na temat Boga jako realnego bytu, który istniał wtedy przed wielkim wybuchem i którego ślady jego sterowania możemy mierzyć z określonym bardzo wysokim prawdopodobieństwem w tym energomaterialnym świecie. No to teraz tak, jeżeli będziemy mieli tylko jedno słowo, Bóg i koniec. No, to w takim razie mamy zero informacji o Bogu, w tym języku.
nie możemy zapisać żadnej informacji, bo do zapisu informacji są potrzebne co najmniej dwa komunikaty. A tu jest jeden termin, traktujmy to go nawet jako komunikat. Zero informacji. Natomiast jeżeli mamy Trójcę Świętą, to już rozpatrujemy Boga jako system. I tu już mamy informacje na ten temat. Bóg Ojciec jako oryginał, Syn Boży jako obraz oryginału zawarty w oryginale, w Bogu. A relacja między Bogiem Ojcem i Duchem Świętym to nic innego jak kod. I tu nam natychmiast wychodzi bez wnikania nawet w teologię, że bez kodu, czyli bez łaski Ducha Świętego, nic nie możemy o Panu Bogu wiedzieć. Natomiast, ponieważ Bóg zawiera wszechinformacje, i zresztą moim zdaniem pojęcie wszechinformacji ma sens tylko w teologii. Bez teologii to jest po prostu obraz bez oryginału. Więc wszechinformacja jest zawarta w Bogu Ojcu. Oczywiście taka sama wszechinformacja musi być w Synu Bożym, bo to jest wierny obraz Boga Ojca. I oczywiście kot musi nieść tą wszechinformację, właśnie Duch Święty. Więc patrzcie, jak przy pomocy języka, to jest tylko kwestia języka. Nawet mogę się zgodzić się komunicznie, że jak ktoś woli język prostszy, to wystarczy mu jeden termin. Prawda? Bo tylko w tym jednym terminie nie zapisze ani jednej informacji. A my tu proszę bardzo, ile informacji w naszym języku dostajemy. I dlatego moim zdaniem, jak długo nie wprowadzi się języka, bo to jest tylko kwestia języka. Języka aksjomatycznej teorii poznania i ogólnej jakościowej teorii informacji do teologii, to teologia będzie skazana na anachroniczny język. Dam wam przykład. Jak ja się jeszcze uczyłem, teraz to nawet jest jeszcze mniej. Słuchajcie, mnie uczono w ten sposób, według scholastyki średniowiecznej, że oczywiście ten Bóg Ojciec i Syn Boży jako obraz już takiego języka średniowieczni scholastycy używali, o czym dziś się nie uczy. No nie wiem, kto z was przerabiał religię na poziomie co najmniej szkoły średniej, to niech powie, czy tego rodzaju ujęcie dogmatu Trójcy Świętej było przekazywane według informacji od innych osób, wiem, że nie. A mnie jeszcze uczono, że wobec tego Duch Święty to jest miłość Boga Ojca do Syna Bożego. No dobrze, ale słuchajcie, z punktu widzenia aksjomatycznej teorii poznania, miłość to jest pojęcie psychologiczne. Jak my będziemy pojęcia teologii, która powinna być metodziną w stosunku do wszelkich dziedzin nauki, będziemy opisywać przy pomocy języka subdziedziny, to jest materialistyczne ujęcie, kochani. To jest materialistyczna wersja teologii. Mnie to wręcz razi. Zresztą pamiętam analogiczną dyskusję. Z jednej strony byli tam przeciwnicy Mazura. Tutaj byłem ja i Mazur, a tam był, można powiedzieć, prymas polskich psychologów, marksistów czy postmarksistów, profesor, jakże on się nazywa? Rejkowski. Rejkowski, tak. Rejkowski. I Rejkowski mówi do Mazura: panie profesorze, ale pan tu w cybernetyka i charakter użył tyle i tyle, policzył dokładnie terminów psychologicznych, to jak to się ma do tego, że cybernetyka ma być metadziedziną w stosunku do psychologii na przykład. No rzeczywiście nawet w definicji Mazura procesu sterowania. Sterowanie jest to powiedzmy osiąganie pożądanych rezultatów. A pożądanie to jest termin z psychologii. Już z definicji mamy coś takiego.
Czyli Mazur tutaj postępuje podobnie jak scholastycy średniowieczni w teologii. I dlatego ja tę definicję zmodyfikowałem, tak wiecie. Mówię, że to sterowanie to jest dążenie do wywierania celowego wpływu. I istotą definicji procesu sterowania jest cel, dążenie do celu, a nie pożądanie. Pożądanie to czysta psychologia, tradycyjna w dodatku. W dodatku się źle kojarzy. No, psychologom się dobrze kojarzy. Psychologom i uczniom. Dobrze, i teraz drugie. Więc tu już chyba, żeśmy sobie to wyjaśnili. A zapisane już jest. A teraz B. B. U ludzi zatrudnionych w procesach produkcji informacji, ja już używam takiego języka dosadnego, żeby nie było wątpliwości. U ludzi zatrudnionych w procesach produkcji informacji dominują motywacje informacyjne. Dominują motywacje informacyjne. U ludzi zatrudnionych w procesach produkcji informacji dominują motywacje informacyjne. Związane z normami poznawczymi. Związane z normami poznawczymi. Myślnik. 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 Czyli dążenie do poznania prawdy obiektywnej. Nie prawdy ideologicznej, nie prawdy utylitarnej, tylko prawdy obiektywnej. To jest cecha, która powinna charakteryzować każdego prawdziwego naukowca. No tak, tak, właśnie o to chodzi. Ale żebyście nie myśleli, że to Mazur czy ja, żeśmy to odkryli, to z nowej linijki proszę sobie zanotować. Powyższa definicja jest analogiczna jak podana przez profesora W. Tatarkiewicza. I tu zacytuję. Władysława zresztą. Tak, tak, Władysława, tak. Władysława Tatarkiewicza. Władysława Tatarkiewicza. Dwukropek. I tu cytat wam przytoczę z odsyłaczem, bo zawsze trzeba podawać odsyłacze, bo inaczej jest plagiat. I proszę sobie dać odsyłacz tam na dole strony. W. Tatarkiewicz, przecinek. W. Tatarkiewicz, przecinek. Historia filozofii. Historia filozofii, przecinek. Warszawa 1959. Przecinek, tom pierwszy, rzymska jedynka, tom pierwszy, przecinek, strona 23. Który rok? 59. No wiecie, w okresie stalinowskim to Tatarkiewicz był za burżuazyjnego naukowca i nie wydawano tego. Strona jaka? Tom który? 23. Tom pierwszy, strona 23. Warszawa 1959. Po październiku nastąpił przełom. Wydano Tatarkiewicza na przykład. Warszawa 1959, przecinek, tom pierwszy, strona 23. I tu dwukropek i cudzysłów otworzyć. Aby posiadane wiadomości. Aby posiadane wiadomości mogły być uznane za naukowe. Przecinek. Mogły być uznane za naukowe, muszą być uporządkowane, przecinek, z
analizowane, przecinek, udowodnione, kropka. Kropka. Bez tego są co najwyżej umiejętnościami. Bez tego są co najwyżej umiejętnościami, przecinek, nie nauką. Kropka. Nie nauką. Kropka i dalej piszemy. Ogólnie mówiąc, przecinek, przecinek. Nauka wymaga nie tylko umienia, że ktoś coś umie. Nie tylko umienia, przecinek, lecz i rozumienia. Nawiasem mówiąc, z tego co w tej chwili do mnie dochodzi, to na studia w ramach różnych egzaminów korocznych się egzekwuje niemal wyłącznie umienie, a nie rozumienie. Tak. Mówię o studiach humanistycznych, bo oczywiście na politechnice, czy na matematyce, czy fizyce to trzeba coś tam rozumieć. I teraz otworzyć nawias, trzy kropki, zamknąć nawias i przecinek. Tak. Nie stanowi nauki ogólnikowa świadomość, nie stanowi nauki ogólnikowa świadomość, że rzeczy mają się tak, a tak. Średnik, czyli kropka, przecinek. Albo Ruscy mówią toczka z zapiatoi. Świadomość ta musi być zanalizowana, i musi być zanalizowana i wyrażona przy pomocy pojęć. Znowu otworzyć nawias, trzy kropki, zamknąć nawias i za nawiasem kropka. I za nawiasem kropka. Również i cel nauki jest odmienny. Również i cel nauki jest odmienny niż cel umiejętności. Również i cel nauki jest odmienny niż cel umiejętności. Kropka. Celem nauki są także prawdy, interesujące same przez się. Przecinek. Są także prawdy interesujące same przez się. Przecinek. Podczas gdy w umiejętnościach, chodzi tylko
prawdy praktycznie cenne. Prawdy praktycznie cenne, kropka. Umiejętności wytworzyły się dla celów praktycznych. Umiejętności wytworzyły się dla celów praktycznych i dla celów tych wystarczały. Kropka. I dla celów tych wystarczały. Kropka. Gdy zaczęto się także interesować prawdami dla nich samych. Dla nich samych, przecinek. Wtedy powstał cel i sposób ich dochodzenia. Wtedy powstał nowy cel i sposób ich dochodzenia. Wtedy powstał nowy cel i sposób ich dochodzenia, przecinek. Cel i sposób naukowy. Koniec cudzysłowu, kropka. Jest to, to już moja uwaga. Jest on sposobem o wiele szybszym niż sposób przednaukowy. Ja już tak skracam. Chodzi o to, że szybkość produkcji informacji jest większa. I teraz piszemy dalej. Przednaukowe metody produkcji informacji powstały wcześniej niż naukowe. Tworzenia, tak? Produkcji. Przednaukowe metody produkcji informacji powstały o wiele wcześniej niż naukowe. Informacje zdobywano drogą mniej lub bardziej przypadkowych obserwacji rzeczywistości. Kropka. Mniej lub bardziej. Mniej lub bardziej przypadkowe obserwacje rzeczywistości. Kropka. W przednaukowych metodach PI, to już w skrócie piszmy, zamiast produkcji informacji do PI. Obserwacji rzeczywistości, tak? Tak. W przednaukowych metodach PI zasadniczą rolę odgrywały stereotypy, a nie pojęcia. Odgrywały. Stereotypy, a nie pojęcia.
Oczywiście przypominam, że kluczem zarówno do stereotypu, jak do pojęcia z reguły jest taki sam wyraz. Jest to pozornie ten sam język, ale tylko pozornie. Dlatego, że w wypadku pojęcia mamy wyłącznie treść poznawczą, a w wypadku stereotypu część poznawcza jest bardzo zredukowana, a dominuje część wartościująca. No na przykład słowo faszyzm. Jeżeli to będzie pojęcie, no to podajemy definicję faszyzmu. Faszyzm jest to ruch, który został stworzony przez działaczy dawnej partii socjalistycznej włoskiej z Mussolini na czele, który powiedzmy tam miał taką i taką ideologię i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w wypadku, jeżeli to będzie to samo słowo kluczem do stereotypu, to powiemy tak. Faszyzm to zbrodnicza ideologia, która doprowadziła do ludobójstwa. I tu już jest zawarta ocena, właściwie o tym faszyzmie niewiele wiemy, poza tym, że to były, no można krótko powiedzieć, faszysta, to Sorsz, mierzawiec z Kacina Lumbu. O tym wsią. Więcej nie trzeba wiedzieć. No tak jak niektórzy ludzie mówią o Japończykach, już pomijając tą dzisiejszą tragedię, że w XIX wieku oni szybko przeszli od feudalizmu do faszyzmu. Już pomijając to, że ten system, który był w Japonii w latach później 20. do 40. W ogóle te pojęcia europejskie nie pasują do innych cywilizacji niż łacińska i bizantyjska ewentualnie. I to jest wszystko. No więc to jest bardzo istotna sprawa, że warunkiem koniecznym, choć niewystarczającym, przejścia od przednaukowych metod do naukowych jest zastąpienie stereotypów pojęcia. Jak długo tego nie zrobimy, to będziemy właściwie się obracać w obrębie metod przednaukowych. Jak zdefiniować słowo pojęcie? Że co to jest pojęcie? Pojęcie. A nie, no to myśmy te całe zajęcia poświęcili. Dawno temu, bo a kolega Andrzej to jeździ, to jest jego... kolega Andrzej jest właściwie u nas głównym specjalistą od pojęcia. No różnica jest taka sama, że jest to termin, który dotyczy istotnych społecznych zjawisk, bo w wypadku stołu czy krzesła to nie ma różnicy między pojęciem a stereotypem. To jest słowo, przy czym ono może być kluczem albo do treści poznawczej, wtedy jest to pojęcie, i tylko poznawczej, albo do treści przede wszystkim oceniającej. Poznawcze to tam na dodatek ewentualnie może być, ale nie musi. No jak ktoś na egzaminie w czasach stalinowskich odpowiedział, że to jest faszysta, to społeczny zamiast Kacina Lumbu, to już piątkę dostawał. Dzisiaj też, oczywiście, bo u nas post stalinowsko-marksistowskie kadry są, no a nie inne, żadne. Na Zachodzie też one doszły do głosu w wyniku kolejnych fal migracji. Fala migracji w okresie przedwojennym była ściśle kontrolowana i obserwowana przez naszą dwójkę. Dlatego zadbano, żeby nas odciąć od dorobku drugiego oddziału i poza Ligą Narodowo-Demokratyczną nikt nie zachował ciągłości. No zresztą myśmy o tym kiedyś mieli zajęcia, ale chyba trzeba będzie do tego wrócić, bo większość z kolegów tego tematu, z obecnych tu kolegów tego tematu, no, oczywiście wrócimy już na wyższym poziomie abstrakcji. Listy mieli dokładne, wszystko śledzili, to brat swoje jechał do Ameryki, tam robiło kariery. Druga fala była, proszę was, zaraz po wojnie, znaczy przed wojną, jak hitlerowcy zaczęli prześladować Żydów i innych ludzi uważanych za wrogów III Rzeszy. Trzecia fala była zaraz po wojnie. Czwarta fala w 1956 roku, piąta fala w 1968 roku.
To takie. A obecna? Teraz to raczej nie intelektualiści i do mnie obejmują tam katedr, tylko wychodki szorują, mocniki podają to. Tacy ludzie na procesy produkcji informacji nie mają żadnego wpływu. Powiedzmy sobie szczerze. Oni robią dobroczynność energetyczną. Dużo ludzi inteligentnych też bardzo też. Ale nic tam nie ma dogadane na Zachodzie. Znaczy, tu chodzi o ludzi czynnych w procesach produkcji informacji. Znaczy przez pierwsze lata nie, ale z tego co traktujemy, to później zdobywają te, bo na przykład lekarz idzie najpierw tam gdzieś tam pomagać, czy tam na potem. Dobrze, ale lekarz to jest rzemiosło, a nie proces produkcji informacji wpływających na społeczne procesy. To jest energomaterialna dziedzina. To są umiejętności przede wszystkim. Medycyna w większym stopniu jest sztuką niż nauką. To dlatego lepiej wyżej wtajemniczeni lekarze przyznają to. Mówi się o sztuce medycyny bardziej. Chociaż jest też i nauka, ale ta nauka jest tak zaburzona przez działalność koncernów farmaceutycznych, którym zależy tylko na praktycznych rezultatach, a nie na prawdzie, że już w tej chwili to ja bym powiedział, że ta część praktyczna dominuje. Coś o tym wiem, bo moja wyjeczna siostra jest doktorem farmacji. No to ładnie. Pracuje na farmakognozji na warszawskim. No to właśnie. To ma pan dostęp do informacji źródłowej. Wciska recept. Teraz może wciska zakładnie lekarstwa. Dalej pisze. Zrobiła doktora. Na którym zdaniu żeśmy skończyli? Czy skończyli stereotypy, a nie pojęcia. Aha, stereotypy. Produkcji informacji odgrywały jest tak. Przed naukowych metodach. W wielu starożytnych społeczeństwach. Tak, znowu linijki. W starożytnych społeczeństwach o cywilizacjach sakralnych metody zdobywania informacji udoskonaliły się. Metody zdobywania informacji udoskonaliły się. No, weźmy starożytni kapłani egipscy na przykład. Według historii filozofii nauka i związane z nią metody produkcji informacji i związane z nią naukowe metody produkcji informacji nauka i związane z nią naukowe metody produkcji informacji powstały dopiero w starożytnej Grecji. A do wielkiego rozkwitu doszły w czasach nowożytnych. Doszły w czasach nowożytnych. Możemy w związku z tym mówić, o pierwszej, w nawiasie starożytnej,
i drugiej nowożytnej. Rewolucji informacyjnej. Rewolucji informacyjnej. Z nowej linijki. Jeżeli przyjąć w przybliżeniu że w długich okresach czasu wzrost liczebności społeczeństwa jest sprzężony z rozwojem ekonomicznym, ten zaś wymaga doskonalenia metod produkcji i organizacji. Czyli zdobywania i stosowania nowych informacji. O określonej wartości sterowniczej. Przecinek. Wówczas wzrost liczby ludności musi być sprzężony z pojawieniem się nowych metod produkcji informacji. Analogia do tych kapłanów staroegipskich, którzy posiadali wiedzę z zakresu astronomii, kiedy będzie zaćmienie, tak. I straszyli zwykłych ludzi, że bogowie się na nich gniewają i ci ludzie w to musieli wierzyć. A dlaczego o tym też przypominam? Ponieważ po 1989 roku właśnie z kręgów liberalno-masońskich wyszła taka propaganda, że wasz Bóg i tak nie istnieje, i że wasi księża po prostu posiadają jakąś tam tajemniczą wiedzę, przy pomocy której utrzymują was w niewiedzy i ciągną kasę. No właśnie. Takie też teorie. I dlatego jedyną skuteczną sterowniczą odpowiedzią na to może być
jak najdalej posunięto nowoczesne unaukowienie teologii i w ogóle nauczania religii. No tak, 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 tak. Bo inaczej to się dostarcza argumentów o tym właśnie liberałom, masonom, o których kolega mówił. Inna sprawa, że oni też próbowali dodatkową manipulację, bo po prostu postawili znak równości między księżmi katolickimi a staroegipskimi kapłanami. No dobrze, ale dyferencja specyfika naszej religii, którą odkrył no, na gruncie historiozofii Koneczny, to jest to, że nasza religia jest jedyną religią naukową. No właśnie. I jeżeli naukową w sensie ścisłym. Co zresztą wychodzi tu w naszych rozważaniach, tak przy okazji. I tylko jak najdalej idące unaukowienie naszej religii zapobiega tego rodzaju zarzutom. Bo one wtedy trafiają kulą w płot. Natomiast wszystkich innych religii to może dotyczyć. Ja nie mam zamiaru się bić za wszystkie inne religie. Nie jestem takim ekumenistą, żeby wojował za inne religie. Bardzo je szanuję, ale niech sobie tam wyznawcy o nie wojują. W przypadku ta religia już nie istnieje, więc tego też nie można nazwać ekumenizmem, bo ekumenizm proszę to pana, istnieją jeszcze dwie wielkie cywilizacje sakralne, trzy właściwie nawet. Bramińska, żydowska i no, i jaka jeszcze? No. Jeszcze jest... Cywilizacja sakralna. Tybetańska. Tak, 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 tak. Z których, no tybetańska ma tylko lokalne znaczenie, natomiast żydowska i bramińska mają duże znaczenie światowe, a nie są to cywilizacje, powiedzmy, oparte na nauce w rozumieniu współczesnym. One naukę rozumieją zupełnie inaczej. Tak jak kapłanie egipscy. Aha, i są tam narody. Oczywiście, oczywiście. Oczywiście. No tak, bo cywilizacja żydowska mogła zmienić zupełnie swoją, znaczy podstawy swojej wiary z mozaizmu na talmudyzm, na judaizm, prawda? I nikt... Ale to nie ma związku z żadną rewolucją informacyjną. Nie, ja rozumiem. To jest tylko inna interpretacja. Czyli, że faryzeusze... A gdyby była naukowa, to by nie mogli zmienić. A skoro nie jest baza naukowa, to mogą coś zmieniać dowolnie. Znaczy nie, no we współczesnym judaizmie są takie kierunki, które no, chcą jakoś w kierunku nauki iść, ale już nie chcę wnikać. No ci starzy rabini w ogóle odsądzają ci wiary. Nie chcę wnikać w te wszystkie subtelności. Ale tutaj teraz proszę sobie zapisać tak. Czyli faryzeusze, którzy stworzyli współczesny judaizm, Talmud, po prostu czerpali garściami ze staroegipskich lub innych hinduskich. Oni przede wszystkim czerpali z cywilizacji bramińskiej. I to udowodniła bardzo precyzyjnie siostra Michaela, która 13 lat spędziła w Indiach i studiowała cywilizację bramińską. No właściwie od podstaw do tych najwyższych. Czyli społeczność hinduskich Żydów z czasów niewoli babilońskiej i faryzeusze z Palestyny. Tak, tak, ona to prześledziła, dokładnie. Ale my teraz mówimy o rewolucji informacyjnej, o naukowych metodach. I teraz proszę sobie zanotować, tutaj będzie według pracy Stefana Kurowskiego, znowu żeby źródło. Od nowego akapitu. Od nowego akapitu, według pracy Stefana Kurowskiego pod tytułem Wstęp do demografii historycznej i politycznej. Wstęp do demografii historycznej i politycznej. Przecinek, studia ekonomiczne. Do demografii politycznej i... Wstęp do demografii historycznej i politycznej. Przecinek. Studia ekonomiczne, to podaję, gdzie to było publikowane. Studia ekonomiczne, przecinek 1971. No już z Angielka można było publikować sobie rzeczy. 1971. Studia ekonomiczne 1971, przecinek
zeszyt 23, strona 127. Strona 127. I tutaj sobie tabelę zrobię. Tu będzie rok. A tutaj będzie ludność świata. Miliona. No i tak, rok, ja już tu będę tak w skrócie pisał. Rok minus 500. Czyli 500 lat przed narodzeniem Chrystusa. Się ocenia, że było 100 milionów ludzi. Czyli jak budu dał. Rok zero. Rok zero. 200 milionów. No widzicie, że między minus 500 a zero dokonała się rewolucja informacyjna w Grecji starożytnej. I tutaj ja już nie podaję tych wszystkich danych, ale można wykazać, że ludność tutaj w basenie Morza Śródziemnego się bardzo szybko rozwijała. Ja zresztą za chwilę tutaj jeszcze podam dodatkowych parę liczb. Teraz słuchajcie, po upadku Imperium Rzymskiego nastąpiło zahamowanie rozwoju naukowych metod produkcji informacji. Trochę je konserwowali, ale nie rozwijali, tylko konserwowali w Bizancjum. A dalej, Arabowie też tylko raczej do greckiej nauki. Oni nie rozwijali naukowych metod, tylko konserwowali. Robili, przechowywali przyczynki robili. W dawnych Greckiej, zresztą dorobek nauki greckiej myśmy poznali najpierw za pośrednictwem Arabów. A tacy naukowcy jak Averroes czy Avicenna, który zresztą ten ostatni był Tadżykiem. Proszę pana, no przecież mówimy tu o okresie 0 do 1000. No pan jest... mówił już o dalszym okresie. A tak, rzeczywiście. Pan popełnia anachronizm, to się tak nazywa w nauce historii. Proszę mi tu nie wyskakiwać z anachronizmu. Bardzo cenimy anachronistów, ale w kabarecie, nie w nauce. Teraz rok 1000. No i patrzcie, jak te metody naukowe no, albo upadły, albo co najwyżej były konserwowane, to patrzcie, że liczba ludności świata wzrosła niewiele. Niewiele w porównaniu, szybkość sobie policzcie. Tutaj dwukrotnie w ciągu 500 lat, powiedzmy, a tu zaledwie o 40 parę procent w ciągu 1000 lat. No ale teraz... Ale czy to nie było też skutkiem tych barbarzyńskich najazdów, upadków, pustoszeń? Proszę pana, przecież chodzi o to, że te barbarzyńskie najazdy zniszczyły naukowe metody produkcji informacji. I w związku z czym ludzie nie potrafili do gospodarki wprowadzać nowych, wartościowych, sterowniczo informacji, tak. Nie umieli się organizować tak dobrze jak wcześniej. No i populacja spadła. Zanim barbarzyńcy, bo nie mogła się utrzymać po prostu. Demograficzne kryterium jest ostatecznym kryterium społecznym. I to kryterium zresztą dyskwalifikuje ostatnio. Najbardziej wymiernym, realistycznym. Absolutnie, no i zasadniczy, bo człowiek jest celem, a nie PKB. Czy da się zobaczyć przed najazdem Hunów i po najeździe Hunów? Jaka? Da się, ale już nie chcę tutaj robić tych, powiedzmy, takich szczegółów. Robimy to z lotu ptaka, a nie z lotu szczura. Umówmy się. Nie wchodzimy w szczurzą perspektywę. Z całym szanowaniem dla szczurów. Teraz patrzcie, zaczyna się już najpierw tak zwany renesans średniowieczny, później już ten renesans
nowożytny. Można jeszcze zdanie takie... Demokratyczne kryterium jest ostatecznym kryterium czego? Dla każdego systemu społecznego. I to kryterium całkowicie dyskwalifikuje trzecią RP. No patrzcie teraz, będę wam tu podawał, jak to rusza. Tu już rusza dróg. Zaczyna się początek tej nowożytnej rewolucji informacyjnej. Patrzcie, 640 milionów, 1800, 906, 1900. No patrzcie, rok to było 1617. 1900, no tu już trochę gęściej będę podawał. 2517. Mimo wojen. Mimo wojen, mordów. Ale nauka pozwalała ludzkości wyjść z tego wszystkiego. Więc to jest Kurowski. A jeszcze dodam wam tutaj jeszcze takie dodatkowe liczby. Na przykład ludność Imperium Rzymskiego. O, to jest ten teren, gdzie była właśnie ta starożytna rewolucja informacyjna. Ludność Imperium Rzymskiego. O. Rzymskie, trzeba 55 milionów. A w tym? Tak, tak, w tym. Czyli co czwarty był? Tak, czyli więcej niż co czwarty człowiek żył w Imperium Rzymskim. Ale to nie znaczy, że był etnicznym Rzymianinem. No to... Przecież my tu mówimy o demografii, a nie o, proszę pana, etnologii. To jest zupełnie inna dziedzina. Nie mieszajmy wszystkiego z wszystkim, bo wtedy nic nie będziemy wiedzieć. Tak, pan się tam tym zajmuje. Teraz słuchajcie, jeszcze proszę sobie zanotować. Dalej już będą dane według roczników statystycznych GUS. O tu, dotąd to był Kurowski. Tu, S. Kurowski. A tutaj już od tego momentu roczniki statystyczne GUS. No to mamy, proszę was, 1970 rok. To już jest teraz współczesna rewolucja informacyjna. Patrzcie, jak to leci. 3686. 1990. 5291. Tu mamy dokładną statystykę. 2000 rok. 6 miliardów 115 milionów. I najnowsze dane, jakie mamy, 2009. Rok jest 6829. To już jest współczesna rewolucja informacyjna, można powiedzieć, obecny etap tej rewolucji. To zahamowało. Tak, tak, oczywiście. Bo ten dogmat z kolei neomaltuzjański, że grozi przełudnienie i tak dalej, nie wytrzymuje krytyki statystycznej. Tu widać z tego, że zahamowało. Proszę sobie wyliczyć jako ćwiczenie. Szybkość roczną, czy dziesięcioletnią, przyrost procentowy w stosunku do poprzednich. Starczy danych. Wykres wykreślić. Albo wykres, tak. Prowadzi do nowego programu muzeum. I teraz proszę zapisać jeszcze. Jeszcze takie pytanie. Komentarz do tego, ale napiszmy. Taki jest procent Polaków. No tak, tak, to proszę świata. Sobie. To proszę jest też sobie, ciekawe. Proszę sobie to też. Czy maleje nasz procent? Czy maleje, niestety maleje.
Teraz maleje. No właśnie. Do 89 roku rósł. Mhm. Jak ma rosnąć, że tu 40... No tu się po prostu... 80% jest... nas tu siedzących nie ma dzieci. To o czym my tu mówimy, prawda? Do Arbejdu trzeba się tak machnąć. Kolega jest brutalny w stosunku, no, w stosunku do siebie. Do większości. Sam na trudach nie zrobię. A może jednak nie. Teraz proszę posłuchać. Proszę pisać teraz jeszcze komentarz. Komentarz proszę sobie zapisać. Między rokiem minus 500 i 0, ja już tak w skrótach to dyktuję. Między rokiem minus 500 i 0. W starożytnej Grecji miała miejsce pierwsza, to można rzymską jedynką napisać, pierwsza starożytna rewolucja informacyjna. Pierwsza starożytna rewolucja informacyjna. Związana z powstaniem naukowych metod produkcji informacji przecinek przecinek które przejął Rzym. No tak, oni wszystko przejmują. Jak na znaczy, Niemcy. Ale tutaj ja powiem, że Rzymian interesowały przede wszystkim informacje użyteczne. Takie, co z techniką były związane. Więc Rzymianie niesłychanie rozwinęli technikę. Ja pamiętam, jak studiowałem budownictwo, to się uczyłem o tym, że przy zabudowie osiedli używali duże wiatru, tak jak współczesna urbanistyka. Dalej infrastrukturę rozwinęli, no, słynne akwedukty, drogi. Beton by nagle. Ale z tymi rurami to tak, nie wyszło, bo z takiego metalu to rozwinięcie to właśnie przecież. Nie, w akweduktach nie było rur, były ruczaje. Ale były też ołowiane rury. Tyle paskudziły pokolenia. Łaźnie na przykład, ja w Aleksandrii oglądałem łaźnie, które miały ciepłą zimną wolę, rozprowadzane rurami. No przede wszystkim, no, w Rzymie starożytnym był wysoki dygnitarz, który miał godność comes cloacarum, czyli klozetowy prawia. I on dbał właśnie o sanitariat, proszę was, bardzo wysoko było ocenione. No dobrze. Czyli na cenny dziadek. Do dzisiaj mamy te same urządzenia sanitarne. No słuchajcie, to później uległo zniszczeniu w okresie najazdu barbarzyńców i miasto Rzym, które w czasach no właśnie starożytnego Imperium Rzymskiego doszło do 2 milionów mieszkańców, to potem dopiero w XX wieku osiągnęło 2 miliony. Taki był regres. No dobrze. W którym okresie to Rzym doszedł do 2 milionów? No w okresie, w którym roku to wpisać? Imperium Rzymskiego. To jest... No zaraz na czwarty wiek. Czwarty wiek, tak? No to nie, to jest tam... Trochę wcześniej. Między pierwszy, drugi wiek mniej więcej. A później dopiero w XX wieku. Które przejął Rzym, kropka. Ale teraz proszę pisać dalej. Na tych terenach nastąpiła wówczas eksplozja demograficzna. Na tych terenach nastąpiła wówczas eksplozja demograficzna. O której świadczy fakt, o której świadczy fakt, że w roku zero, że w roku zero
ludność Imperium Rzymskiego liczyła 55 milionów. Ludność. Milionów ludności Imperium Rzymskiego. Było to ponad 1/4 ludności świata. O, proszę zobaczyć, jaki ułamek ludności świata stanowi w tej chwili Europa. Ale zaraz, tu się pewne rzeczy nie zgadzają. Przecież do Imperium Rzymskiego nie należała cała Europa, należał też kawałek Azji, Bliski Wschód. Ale współczesna Europa to obejmuje też dużo więcej niż dawne Imperium Rzymskie. Oczywiście. Bo na przykład Ukrainę i tak dalej. Polskę. Ale proszę tak sobie zobaczyć, jaki procent ludności w tej chwili ma Europa, która jest jakimś spadkobiercą cywilizacji rzymskiej. Więc nie chodzi tu o geograficzną stronę, tylko cywilizację. Coraz mniej już. 1/4 ludności świata, kropka. Po upadku Imperium Rzymskiego, upadły też naukowe metody produkcji informacji. I szybkość wzrostu demograficznego świata uległa zahamowaniu. No to widać. Uległa zahamowaniu. Kropka. Wraz z renesansem średniowiecznym, od nowego akasolu? Tak, może być od nowego. Wraz z renesansem średniowiecznym wróciły do Europy naukowe metody produkcji informacji. I wzrost demograficzny uległ przyspieszeniu. To dane są w tych. Nie było światła. Wzrost demograficzny uległ przyspieszeniu, kropka. W okresie nowożytnym rozwijają się naukowe metody produkcji informacji. Metody produkcji informacji, w skrócie NPMI w XVIII i XIX wieku. I wzrost demograficzny ulega przyspieszeniu.
jest to druga rewolucja informacyjna i eksplozja demograficzna. Druga rewolucja informacyjna, nowożytna, oczywiście w nawiasie nowożytna, i eksplozja demograficzna. Kropka. W XX wieku procesy te się nasilają. W XX wieku procesy te się nasilają. I szybkość wzrostu ludności w XX wieku jest dwukrotnie większa niż w wiekach poprzednich. To proszę sobie tam sprawdzić. Dwukrotnie większa niż? Niż w wiekach poprzednich. Ale patrzcie, że kluczem do tego wszystkiego jest informacja. Czyli na początku było słowo. No tak, na końcu będzie słowo. Na końcu będzie słowo, oczywiście. Ale chodzi mi o to, że po prostu upadek naukowych metod produkcji informacji łączy się z upadkiem demograficznym. To są oczywiście sprzężenia zwrotne, ale pierwotne są procesy informacyjne. Bardziej rozwinięta jest tam. Jakby ktoś był zainteresowany.